elegancko. No, dzień dobry, witam wszystkich. Dzisiaj z rana po dojeniu, po śniadaniu byłem jeszcze u mechanika, bo samochód niestety musiał iść do mechanika. Wąż, który idzie od skrzyni do chłodnicy, się przetarł i ostatnio cały olej zgubiłem. Muszę jeszcze teraz nakarmić krowy i będę też leciał z szambem. Brat tu od rana po śniadaniu już wozi. Teraz muszę wziąć jeszcze ładowarkę poleciaka, bo kurier był i przywiózł AdBlue. Tysiączka zamówiłem. Wychodzi o wiele taniej, a ostatnio odkąd ładowarka jest, to tego AdBlue trochę idzie. Kupowałem już w 200-litrowej beczce kupiłem, ale ten był problem właśnie z pompką, tam nie szło to, a teraz wpadłem na pomysł, żeby kupić 1000 litrów. Jest to o połowę taniej niż w takich 20-litrowych beczkach. I w warsztacie postawię tam na górze i potem sobie dorobię. Widziałem w sklepie ostatnio rolniczym byłem. No, stworzywa sztucznego takie te redukcje, że na normalny wąż ogrodowy nawet można się podłączyć, to kupię to. I grawitacyjnie będziemy napełniać po prostu ten AdBlue. Tak mi się wydaje, że będzie najlepiej. Także co? Podczepiam paleciaka i lecimy z tematem. Coś zaczyna padać. Zobaczymy. Niech pada. Wszystko już uprawione, zasiane, także może padać teraz, żeby nie rozwalić, bo to trochę kosztowne. No, w tysiączku razem z dostawą wyszło 2250, a baniak jak kupujemy, to wychodzi 4450 za 1000 litrów, także no naprawdę się opłaca. Widać zaplompowane, także nie powinno być problemu z jakością, tak mi się wydaje. To jest od Noxy z grupy Orlen. Tam grupy Azoty już teraz. Ojeny! No, widzę, że brat jedzie, także staniemy sobie tu. A, brat się tankuje. Chyba. Ja będzie się tankował. No, odjedzie, dobra. Przejedziemy czy nie przejedziemy? Przejedziemy chyba. Dobra, przyjechaliśmy. Zaraz prawdopodobnie brat otworzy warsztat, bo i tak musi kabel do pompowania paliwa i tak musi wyciągnąć. A czekajcie, muszę dobrze złapać. Kran musi być. Muszę tak złapać. Dobra. O,
tak mniej więcej chyba będzie, chociaż trochę mógł być bardziej schowany, ale jest ok. Będzie dobrze chyba. Tu mamy co? Fakturka. Nie, jest przewozowy tylko. No, jest możliwość dotankowania. Także wtedy wychodzi jeszcze taniej, bo wtedy wychodzi 1900 za 1000 litrów. No, także teraz będzie można tankować. Tylko muszę jeszcze kupić tutaj ten, taką złączkę. Wezmę tu po prostu, odkręcę i ten, i taki do normalnego węża, i wtedy na dole kranik i będzie można tankować. Co? Pistolet, co tam jest? Gdzie? Tam pistoletu nie. No, no, tam była zwykła rurka. Tą rurkę będzie można ten. A pistolet przy oleju. No, ten. Tą rurkę będzie można wziąć i przed tą rurką kranik. I będzie można na takiej zasadzie ten wtedy tankować, nie? Tu po prostu się już otworzy i potem tam na dole ten kranik po prostu będzie do tankowania. Równe 1000 litrów. Nie wiem, czy tutaj nie trzeba będzie delikatnie poluzować, żeby powietrze. Chociaż trzeba będzie chyba, nie? Tu plombę trzeba będzie. O. Kurde. W sumie może być zamknięty jeszcze. No, nie wiem, czy to wietrzeje, nie wiem. Nie wiem. Wiem, że tam wiadomo, nie można aż tak za długo trzymać, ale na jakiś czas tam chyba będzie dobrze. Najważniejsze jest pod dachem i tutaj aż tak mrozu nie będzie, nie? To też jest inaczej. Tylko nie wiem, czy go jeszcze wsunąć trochę dalej. Tak trochę za. No, dałem go wsunął. No. Nawet jakby byśmy nie mieli tego, to po prostu się tutaj otwierało i od razu luzowało. No. Tak często się to też nie zdaje. No jo. Chyba nawet dobrze, no, ze środkowym dobrze trafiłem. Będzie na tym środkowym, na środkowej belce. Dobra, to poprawimy i jedziemy. No i dobra, krowy nakarmione, w silosie tak to teraz wygląda. Tutaj fajna lucerna. Lucerna. Tu na dole mamy trawę. Też fajna. No i tu na górze już lucerna, no i wiadomo, żyto. Żyto bardzo fajne. Fajnie się zakisiło.
Fajnie to wygląda. No, teraz biorę dużą T6 i wymieszam jeszcze w poczekalni tą gnojowicę. Odczepiam mieszalnik i podczepiam beczki. O, ale ta blacha jest ciężka. No i dobra. C40 Eco mam gazu. To ja tu muszę skręcić. Za dużo tu chyba jest. Się podnosi to, że... Zbeczkę dwie bym musiał tu brat wypompować. Także coś spróbujemy zdziałać. Thank you.
wypompuje, to pójdzie, będzie się kręcić. To już zaczyna. Patrz. Także jest ok. Poczekam chwilę. Nowicjusze w Senacie są już po szkoleniach, a na przykład jeden z debiutantów, Ryszard Brejza, ojciec Krzysztofa Brejzy, który trafa po jednej kadencji do Sejmu, zajmuje miejsce w Senacie syna i to dosłownie. No cóż, właśnie się dowiedziałem przez chwilę, że ten sam numer legitymacji będę miał senator. To jest tak na wejście. Naprawdę i się uśmiałem. W nowym Senacie jest spora grupa do niedawna posłów Platformy, w tym Grzegorz Schetyna. Jaki pan czuje jako senator po tylu latach po tamtej stronie? No i mamy kolejnego dnia. Wczoraj trochę mi zeszło z tym mieszaniem szamba. Kamera cała ubrudzona, zobaczcie. Nie wiem, czy widać. Jaka brudna. Trzeba będzie ją umyć. No ale co zrobić, takie warunki. No, odczepiam beczki. Będę musiał sprawdzić ciśnienie w oponach, bo to różnie bywało z tym ciśnieniem. Zwłaszcza w tej pierwszej beczce po lewej stronie. Także sprawdzimy ciśnienie, sprawdzimy olej w pompie, czy jest, i będziemy lecieć z tematem. Ramiona w dół. Zobaczymy, czy nie trzeba będzie dygnąć do góry tej beczki. No, trzeba będzie. I to dosyć sporo. Dlatego wezmę ten na haku, podniosę, żeby łatwiej się podnosiło. Dobra, coś takiego i podkręcimy, zaczepimy i widzimy się już na polu. Dobra, na pierwszy rzut ja tutaj wypompuję. Tu już jest wymieszany, nie na 100%, ale większość już jest wymieszana. No i dobra, wpisałem sobie beczkę. Pole już miałem, granice wpisane. No i linie już też są zapisane, także nic nie muszę tworzyć, już żadnych nowych linii. Beczkę mamy już pełną, zmieniamy na 540 eko, bo przy wylewaniu takiego ciśnienia nie trzeba robić. No i myślę, że zacznę sobie tutaj od tego końca, pójdę w tą stronę, a potem z tamtej strony w tamtą stronę będę szedł. Także co, lecimy z tematem. Tutaj sobie wjadę. Sam ciąg wjedzie. No i dobra, zrobimy rysowanie. Załączymy beczkę. Nie, wpisałem 8 metrów, ale może być i więcej. Zaraz zobaczymy, najwyżej zmienię. Zmienię sobie szerokość. Takie 6-5,5 będziemy jechać. No, 5,5, myślę, że będzie dobrze. Także co, lecimy. No, brat tam koło domu wozi z Fordem. Ze względu na to, że no, ten Ford przeglądu nie ma, także jeździ tam koło domu. Tutaj trawa fajnie się pozbierała, że tak powiem, bo w tamtym roku, 2 lata temu było przesiewane, w zeszłym roku tego nie było widać, ale w tym roku już było to zauważalne. Trawa się pozbierała i jest naprawdę fajnie.
wiatr wieje, także będzie trochę oszukiwać na jedną stronę. No ale co zrobić? Ładnie, prościutko będzie. Będzie fajnie. Zaraz zobaczymy, jak wymierzyłem szerokość, ale wydaje mi się, że tam delikatne nakładki będzie robić, ale z jednej strony dobrze, niech robi te nakładki. No, nie wiem, czy będzie widać, ale stado sarenek się pasie. Jedenaście sarenek. Dojeżdżamy już do tego pola z ziołami. Tutaj raczej na jesieni nie będziemy robić. Na wiosnę tutaj przyjdzie gnojówka. Zaraz zobaczymy. Osiem metrów to... Chociaż... No, do śladu dorzuca. Także, no, na pewno jest więcej. Ale jadę trochę szybciej. Także, jak nakładki będzie robić, to nie jest najgorzej. Zobaczymy, czy dojadę tak do końca z jedną beczką, czy gdzieś w połowie stanę. Fajnie by było, jakby wyszło tak na jedną beczkę. Najwyżej, jak nie starczy, to... nie starczy, bo tu już mam pusto w dwóch szklankach. Także albo wolniej, albo szybciej. Ale chyba będę jechał szybciej. Teraz jedna beczka to jest 13 tysięcy litrów i zrobiłem 34 ary jak dotąd. No licząc to 8 metrów, ale to jak widać robimy nakładkę. Zaraz sprawdzę, przejdę się ile to jest metrów i najwyżej zapiszę sobie ten. Chociaż nie wiem jeszcze co zrobię. Chyba tak zostawię. Trochę będzie kłamać co do powierzchni. No ale... Może dojadę. Niedużo zostało. Dokładność jest, także... No ale co się dziwić, jedziemy dosyć wolno i po równym terenie.
ustawić 6 metrów, to wtedy bym robił. Dobra, skończyliśmy. Zamykamy i lecimy po następną beczkę. Niby 58 arów zrobiłem na jednej beczce, czyli by wychodziło takie, jakby to się zgadzało, no to by wychodziło, że 26 kubików na hektar robimy. To kurde, znowu zobaczcie te okręgi takie z tymi grzybami takimi się tworzą. Dziwnie to wygląda, no ale nie wiem. Podobno to są jakieś bakterie, które ciągną składniki pokarmowe dookoła i gromadzą je w jednym miejscu. Nie wiem, czy dobrze to pamiętam. Nie wiem, niby to jest od warunków powietrzno-wodnych. Nie wiem. Nie wiem, co to jest, no ale jest. Zobaczymy, jak to będzie się dalej prezentować. Nic, jadę po następną beczkę i będę sobie woził. Teraz mam ustawione na 12 metrów i w miarę się łączy. Ładnie pachnie. Elegancko. Elegancko, ładnie idzie. 12 metrów równe ustawiłem i tyle jest. Czyli można powiedzieć, że beczka na takie 12,5. To by było pewnie idealnie, ale wolę robić delikatne nakładki, bo wiadomo, czasami wiatr powieje, to lepiej nadrzucić niż nie dorzucić. No, elegancko. No już chyba będzie ostatnia albo przedostatnia beczka i na dzisiaj będziemy kończyć. Jutro też mam w planie wozić. Nie wiem, jak brat może będzie woził. Jutro sobota, a jeszcze trochę i mamy 8. Nie, to już będzie ostatnia beczka, bo to już jest 18. Prawie za 20 18 już jest. Także jeszcze trochę i dojenie, a ja karmienie jeszcze muszę zrobić, także no, tutaj do tego leję wodę jeszcze w poczekalni. Jutro jeszcze raz wypompuję parę beczek. No i do obory też lejemy wodę i zobaczymy, może przepcha i się zmiesza trochę, to pójdzie, zobaczymy. Mamy następnego dnia. Już tutaj robię końcówkę. Znalazłem ramię od skrabiarki, bo no, było nadpęknięte już, było spawane i znowu pękło. Wstawiliśmy ogólnie nowe, ale to wypadało znaleźć. Już zrobiłem ile? 4,7 hektara.
Piękny kajsik. No. Także lecimy z tematem. No ogólnie plan jest taki, żeby dzisiaj, bo dzisiaj mamy sobotę, żeby dzisiaj wypompować oborę. Mamy wtedy jeszcze poniedziałek, wtorek na wypompowanie szamba, bo tam najpierw trzeba koparką trochę odebrać. To zrobimy w poniedziałek i ten. No i miejmy nadzieję, że się wyrobimy do wtorku ze wszystkim. No zobaczymy, no miejmy nadzieję, że wszystko pójdzie sprawnie. Teraz na dwie beczki jak pompujemy, to też o wiele szybciej robota idzie. Także no, zobaczymy, czy dzisiaj nam się uda skończyć oborę, czy jeszcze poniedziałek trzeba będzie dokończyć. To się okaże. No na razie mamy pół do drugiej, także jeszcze trochę przed nami dnia. No i dobra, już mamy końcówkę dnia. Ja tutaj karmę robię. Z obory udało się wywieźć. Także to już mamy odhaczone. Teraz tylko jeszcze no, trzy beczki z poczekalni i tutaj parę beczek z szamba będzie. I co? I by było wszystko. Także na dzisiaj to wszystko. Wielkie dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i do następnego. Cześć.